Aleksandra Domanska pozwoliła sobie na wyznanie, zeszłam naga do piekla. Niedawno Aleksandra Domanska przekazała swoim fanom informację o tym, że trafiła do szpitala z podejrzeniem rwy kulszowej. Okazało się jednak, że doskwiera jej coś zupełnie innego, ale aktorka do tej pory nie uchyliła rabka tajemnicy i nie podzieliła się diagnozą zasłyszana od lekarzy. Można się jednak domyślać, że w jej życiu nie jest dobrze. W ostatnim wpisie Domanska wyjawiła, że zgubiła wszystkie zbroje, którymi zrosła się przez lata. Jej słowa poruszyły internautów. Aleksandra Domanska dala upust emocjom, które miesiącami trzymała skryte głęboko w sobie. Gwiazda w przejmującym poście opowiedziała o swoim stanie zdrowia. Choruje ciało, zdrowieje dusza. Co mi pokazał ból? To, czego zobaczyć nie chciałam. Przecinek ale jak to? Nie jestem niesmiertelna. Przecież manifestowałam, że nigdy nie trafię do szpitala, hello napisała gwiazda w sieci. Domanska przyznała, że do tej pory oszukiwała się, twierdząc, że jest nie do pokonania. Lecz w starciu z tym, jak się obecnie czuje, to wszystko straciło znaczenie. To nie kara. To dar. Jak udajesz, że czegoś nie ma, gdy jest, to zjada cię to od środka, niespostrzeżenie. Porwał mnie wolny nurt rzeki Les. Po drodze zgubiłam wszystkie zbroje, z którymi zrosłam się przez te lata. Czas przestał istnieć. Świat przestał istnieć. A przynajmniej ten, który znalam do tej pory argumentowała. Wspomniała też o tym, że naga zeszła do swojego prywatnego piekla, gdzie zetknęła się z tym, co zle w jej życiu. Wspomniała m.in. o usiłowaniu zbudowania pełnej rodziny. Z jej słów może wynikać, że została samotna mama, choć zawsze wyobrażała sobie rodzinę zupełnie inaczej. Nie lubimy patrzeć na babrzacę się rany. Rana po nieudanej próbie zbudowania pełnej rodziny. Przecież nie tak to miał wyglądać. Mieli żyć długo i szczęśliwie. Gruzy życia, które znalam i które już nie wróci. I kim ja teraz w sumie jestem? Strach zwykłej dziewczyny, która chce udowodnić wszystkim, że przecież, hej, daję sobie radę, to nic, że za mną plonie mój dom. Jest ok, ja to ogarniam. O, esa tutaj te części mnie, które potrafia zadać bardzo głębokie rany innym ludziom. Czyli nie jestem jednak idealna, perorowala dalej. Gwiazda otwarcie przyznała się do tego, że zdarzało jej się ranić ludzi i sama była raniona. Zdaje się jednak, że z tego starcia wyszła silniejsza niż przedtem, a czas spędzony w szpitalu pomógł jej zastanowić się nad swoim życiem. Jesteś gotowa? To wracaj na górę. Weź ze sobą garść gleby z tej mrocznej krainy. Jest bardzo zezna. Spróbuj choć raz odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce. Wybierz życie. Bo życie tam jest, tylko patrzysz w złym kierunku, dodala. Na szczęście trudne chwile pomogły Domanskiej dojść do ważnych wniosków, z których wyciągnęła ważne lekcje na przyszłość. I tak oto odzyskałam wzrok i widzę, że rodzina to o wiele szersze pojęcie niż mama, tata i dziecko. Miłość ma tysiące odcieni, a szczęście to coś, po co się sięga. Ten post jest bardzo intymny. Wybaczcie, ja nie umiem inaczej, podsumowała, dając innym nadzieję na to, że po burzy zawsze wychodzi słońce. Post aktorki spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. W komentarzach zaroiło się od emoji w kształcie serc i komentarzy pełnych wsparcia. Odrobiła te lekcje mądrze i z pokora. I choć zazwyczaj nie lubię słowa pokora, to tutaj tak zgrabnie to określenie pasuje. Jestem dumna. Pięknie napisane. Dużo zdrowia i sile napisali pod wpisem Olifani i przyjaciele z branży.